19 marca wicepremier Beata Szydło oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin złożyli wizytę w starostwie powiatowym w Oświęcimiu. Udali się następnie do historycznego budynku w pobliżu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak zwanego Lagerhausu, gdzie ma powstać placówka muzealna poświęcona historii ziemi oświęcimskiej i jej mieszkańcom. Dzisiaj wspólnie z panem ministrem Jarosławem Sellinem, wiceministrem kultury, z panem starostą Zbigniewem Starcem, wicestarostą Jarosławem Jurzakiem rozmawialiśmy o, w mojej ocenie, jednej z najważniejszych inwestycji, która powstaje w naszym powiecie, a której pomysł, idea zrodziła się w ubiegłym roku. To jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, przypominające tych wszystkich, którzy tutaj mieszkali, pracowali, pomagali więźniom Auschwitz-Birkenau, ale też chcemy pokazać historię tej ziemi, która przecież jest piękna, wspaniała, a nie jest do tej pory w odpowiedni sposób udokumentowana. Stąd pomysł stworzenia muzeum, które będzie prowadzone wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Ministerstwo Kultury. Będziemy chcieli, ażeby w ciągu najbliższych kilku lat to muzeum powstało, żeby powstała pierwsza ekspozycja i tak, żeby mieszkańcy mogli tutaj mieć to miejsce, w którym będą odnajdowali swoją historię, ale też wierzę w to bardzo głęboko, że wspólnie my wszyscy będziemy to muzeum tworzyli. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest bardzo zainteresowane inicjatywą starosty oświęcimskiego, aby zbudować w Oświęcimiu Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Wydaje nam się, że historia tej ziemi i jego mieszkańców jest tak bogata, sięgająca głęboko w przeszłość, aż do średniowiecza, aż do słynnego księstwa zatorsko-oświęcimskiego, jednocześnie naznaczona tą tragedią XX wieku, jakim było lokowanie tutaj największego obozu śmierci w historii ludzkości, że warto po prostu tak wielokontekstowo tę historię opowiedzieć. Dlatego zdecydowaliśmy się na pomoc panu staroście. Chcemy w Lagerhausie, w budynku dużym, które się nadaje na dużą wystawę, to muzeum zorganizować i chcemy je wesprzeć poważnymi środkami finansowymi. Myślę, że proporcje będą mniej więcej 80% po stronie ministerstwa, 20% po stronie starostwa. Środki finansowe w budżecie ministerstwa na ten cel mamy już zabezpieczone w tym roku i chcemy po prostu, żeby prace nad budową tego muzeum w tym roku już się zaczęły. Stąd ta wizyta, żeby to miejsce dokładnie zobaczyć, ustalić harmonogram działań, ustalić w przyszłości, uzgodnić razem ze starostą przyszłego dyrektora tego muzeum, ustalić koncepcję tego muzeum i po prostu je zrealizować. Mam nadzieję, że to się uda, jeśli nie w tym roku, to w przyszłym już na pewno. Wicepremier Beata Szydło i wiceminister Jarosław Sellin wraz ze starostą Zbigniewem Starcem, wicestarostą Jarosławem Jurzakiem i członkiem zarządu powiatu Ewą Pawlusiak odwiedzili również obiekt znajdujący się obok Lagerhausu, byłą obozową kuchnię kantynę SS, wzniesioną przez więźniów niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. O historycznej roli i planach dotyczących tego budynku opowiadali obecni opiekunowie tego miejsca Agnieszka Molenda i Dagmar Kopijasz z Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Wicepremier Beata Szydło oraz wiceminister kultury Jarosław Sellin udali się stąd do franciszkańskiego Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach. Ojciec Piotr Cuber, gwardian i proboszcz miejscowej parafii, oprowadził gości po wystawie prac pod tytułem Klisze pamięci – labirynty wybitnego artysty więźnia Auschwitz Mariana Kołodzieja. Typowo robocza wizyta zorganizowana tylko i wyłącznie przez panią premier Beatę Szydło. My jako tylko gospodarze terenu rzeczywiście pan minister Sellin znalazł wreszcie czas na prośbę pani premier i pojawił się na terenie powiatu oświęcimskiego. Omawialiśmy dzisiaj tylko i wyłącznie sprawę powstania nowego muzeum w budynku Lagerhausu poświęcone, jak się okazuje, nie tylko mieszkańcom, ponieważ chcemy rozszerzyć formułę tego muzeum o tematy o wiele wcześniejsze historyczne, aż sięgające księstwa zatorsko-oświęcimskiego, ale mottem przewodnim będzie oczywiście będą mieszkańcy pomagający w różnoraki sposób osobom przebywającym, więźniom przebywającym w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. No i grzecznościowo na prośbę ojca gwardiana
pojawiliśmy się w klasztorze franciszkanów w Harmężach, ale tak powiedziałem, przede wszystkim wizyta robocza poświęcona w 90% idei budowy nowego muzeum.